Cześć, witam Was serdecznie. Kolejny wypad na złom. To Wieliczki, na mój ulubiony skup złomu. Z tego co wiem, to jest motoryzacja dla mnie odłożona. A co jeszcze uda mi się znaleźć, czas pokaże. Ja udaję się na miejsce i patrzymy, co tam ciekawego będzie. Jak zwykle złomu a złomu. Rowerki, ale nic ciekawego. A ja idę dalej. Jest Immakulatura. Idę sobie tam zobaczyć, co jest. A mogą być ciekawe rzeczy. I książki, inne rzeczy. Ciężko było mi przejść od tamtej strony. No i zobaczę, czy w kartonach nie ma tu jakichś starych książek. Jest tych kartonów dużo. Miejmy nadzieję, że jakieś będą. Tutaj różnego rodzaju mosiądz. Ale mnie to raczej nie interesuje. Chociaż nie są też to brzydkie rzeczy. Są ludzie, co zbierają tak. Ale raczej nic dla mnie. No niestety. Zero starych książek. Ale idę teraz zobaczyć na rzeczy, które są dla mnie odłożone, więc fajnie, bo już coś jest. Dobra, ja już po zakupach. Wycena 70 zł, zobaczycie co. Więc tak, to jest wszystko. Dwie ramy od Komarka. Tu jeszcze wahacz. Nóżki. Tu jest druga rama. Dwa koła od Simpsona. Aluminiowe felgi. Szczękotrzymacz. Tutaj ktoś sobie dołożył, ale to jest do wyciągnięcia, jakąś blachę żelazną, nie wiadomo po co. Bęben od Komara. I kranik. Nie wiem to od czego kranik, jeśli będziecie wiedzieć, napiszcie. Ale w ładnym stanie. No i za to wszystko wycena 70 zł. I za 70 zł muszę przywieźć złomu. Ceny, powiem Wam, że spadły troszeczkę w dół złomu. Właśnie rozmawiałem ze znajomym, raz spadają, raz idą w górę. Tak to bywa. Ja idę na kolejny, drugi skup złomu, potem trzeci, może jeszcze zajrzę na czwarty po drodze. Może coś jeszcze będzie. Ja już idę na drugi skup złomu. Zobaczymy, co będzie, czy w ogóle coś będzie. Widzę, że jest trochę starej motoryzacji. Klameczki. Gaźniki. Chyba od Fiatów. Przejrzę, zobaczę, co jest. No i niestety, znowu nic na tym złomie. Nieraz się trafia. Przepatrzyłem cały plac, nic, ani z żelastwa, ani z koloru. Podjadę jeszcze na trzeci złom, może w drodze powrotnej na czwarty, zobaczymy. Ale w sumie jak na razie to jest dobrze, bo dużo fajnej motoryzacji z jednego złomu. Dobra, uderzam na trzeci złom. Jestem na złomie numer 3. Złomu jak zwykle dużo. Zobaczymy, może będzie coś odłożone, może nie. Widzę, stara waga dalej stoi. To jest trochę złomiszcza. Czy coś będzie ciekawego? W sumie nigdy nie wiadomo. Zawsze coś może być. No, rozglądnę się tu. Może to będzie. Skrzynki. Gwoździe, nawet z gwoździami, patrzcie ile gwoździ. A jeszcze do użytku by się nadały. Ale widocznie komuś nie były potrzebne. No i tak w sumie to, tak jak tu patrzę, to nic nie widzę. Troszkę narzędzi jakiś. Tu jakiś duży ścisk. Tak mniejsze.
Dobra, popatrzę jakby co było, to oczywiście wam pokażę. Chociaż na razie nic nie widzę, no i może jest co odłożone. O, tu widzę coś ciekawego. Zobaczcie, łożysko, ale jeszcze w oryginalnym stanie, made in Poland. W oryginalnym pudełku. Ale jaja. Ok, podsumowanko. Powiem wam tak, że standardowo jeden złom mnie nie zawiódł. Nie było antyków militari, ale była odłożona motoryzacja dla mnie. Ogólnie byłem na trzech skupach złomu. Na tamte złomy specjalnie nie liczę, bo tam dosyć rzadko coś jest. Coś się trafia, ale na pewno nie tyle, co na tym jednym moim ulubionym złomie. Wyszło mnie za to wycena 70 zł. Według mnie cena warta. Dużo fajnej motoryzacji. Są te dwa kółka od Simpsona. Akurat wiem, że od Simpsona, bo chłopak, który mi tam na złomie odkłada te rzeczy, sam ma Simpsona, więc wie, że są od Simpsona. Tak to wygląda. Tutaj jest ten bęben od Komarka. Jeszcze ma dodatkowo jakąś... Dodatkowo ma... tą tarczę. Tutaj ten kranik. Ten kranik nie wiem od czego jest, więc... Jeżeli byście wiedzieli, to napiszcie w komentarzach. Potem ta rama, jedna od Komara. Ładny stan, nie zardzewiałe. Druga rama. Ta jeszcze na dodatek ma podnóżek i wahacz. Wszystko w ładnym stanie. No i tak to się prezentuje. Za całość 70. Po prostu mam przywieźć 70, za 70 zł. Złomu. Fajnie, że mi chłopaki odkładają. Nigdy nie wracam z pustymi rękami. Naprawdę lubię ten złom. Dużo ciekawych rzeczy stamtąd udało mi się już pozyskać. No i to na tyle w tym odcinku. Was serdecznie pozdrawiam. Trzymajcie się. I widzimy się już przy następnych odcinkach. Piona, cześć!